otwarcia wystawy organizowanej przez nasze koło plastyczne Impresja. Chcemy pokazać się na zewnątrz, nie tylko zamykać się gdzieś tam w naszym lokalu, w naszych pomieszczeniach, ale również wyjść po prostu poza, żeby nasze społeczeństwo widziało, jak ludzie dorośli, jak ludzie mogą po prostu pokazywać swoje talenty, jak mogą spełniać swoje marzenia. Bardzo dziękuję pani Iwonie Garbacz, prowadzącej koło, starostynie Ewie, Ewunia, pokaż się, starostyna nowa, tak? No i wszystkim członkom członkom koła Impresja. Gratuluję, będziemy oglądać, podziwiać. Wystawa, tak jak mówiłam, już będzie jeszcze przez cały lipiec, więc myślę, że można wejść, obejrzeć. Bardzo dziękuję i życzę, aby się rozwijały te talenty w naszym wieku i aby spełniały się marzenia. Dziękuję bardzo. Właśnie, i żeby było co miesiąc możliwość jechać na plener. Osoby, które wystawiły swoje prace, ustawiły się w swoich obrazach, abyśmy poznali ich talenty i właśnie swoje szukanie. Proszę bardzo. Nie widziałam, że